przed nami kolejne media. Radio RMF FM. Natomiast przedstawicieli tych mediów nie możemy dojrzeć. W jaki sposób zrobić porządek? Kolejny dowód na to, że mimo, że mamy sprzęt, samochód, to nie ma nikogo, kto mógłby przeprowadzić z nami wywiad w drugą stronę oraz z Radziem Siedleckim. Tak jest i ubolewam nad tym. Dzień dobry, przepraszamy, Telewizja Narodowa. Czy zechcielibyście panowie powiedzieć, skąd jesteście i czy zawsze tutaj jesteście podczas miesięcznic i rocznic? Tak, nie jesteśmy co miesiąc, ani też co rok. Staramy się jakoś być tam u siebie, przynajmniej jesteśmy z Tarnowa. Bardzo miło mi. A kogo najbardziej wspominacie? Ciężkie pytanie zadaję moje pewnie, prawda, bo to wiadomo, że wszystkich wspominamy, ale kogo najbardziej wspominacie z tej tragedii smoleńskiej i czy w ogóle wierzycie, że to była tragedia smoleńska? Gdybyśmy wierzyli, że to, bo tak, oczywiście wierzymy, że to była tragedia smoleńska, tragedia narodowa dla Polaków ogólnie rzecz biorąc. To była tragedia narodowa, gdzie zginął nasz prezydent wraz z małżonką, cała elita polskiego rządu. Tak de facto zginęli tam, jadąc oddać hołd żołnierzom, którzy tam polegli w Smoleńsku. Ale nie wierzymy do końca, że to była katastrofa. Znaczy katastrofa z racji tego, że to był planowany zamach, który sprowadził ten samolot na ziemię, po prostu zabijając prezydenta razem z wojskiem. A czy wierzycie panowie w przepowiednie moje słynnego rzeźbiarza i narodowca Bartłomieja Kurzej, że bo w 2009 i 2010 roku przewidział śmierć świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego za podpisanie zdradzieckiego traktatu lizbońskiego. Czy wierzycie w to, że mógł on być zabity w Pałacu Prezydenckim, bo też przesłanki takie chodziły? Chłopiec, co ty gadasz? Takie rzeczy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również. Dziękuję.